Aktualności i wydarzenia. Samorząd, gospodarka, kultura, sport i turystyka. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie wójcie, gmina Kamienna Góra opracowuje nową strategię. Na czym ona będzie polegała? Gmina Kamienna Góra przystąpiła do rozpoczęcia prac nad strategią rozwoju gminy, ponieważ dotychczasowa strategia, która była podejmowana przez Radę Gminy, była przyjmowana w 1999 roku. Była to strategia dobra, ale ona nie uwzględniała wielu rzeczy. Nie uwzględniała jeszcze przynależności Polski do struktur Unii Europejskiej, nie przewidywała możliwości finansowania swoich zadań właśnie z tych źródeł zewnętrznych. W związku z tym postanowiliśmy opracować nową strategię. Tym bardziej, że opracowujemy w tym roku również wieloletni plan inwestycyjny, a to tak naprawdę jest kamień węgielny pod nową strategię. W związku z tym spotkaliśmy się już w ubiegłym tygodniu, 11 czerwca, z radnymi, z sołtysami, z liderami lokalnymi i przystąpiliśmy do prac nad diagnozą potrzeb naszych miejscowości, nad analizą SWOT, czyli określenie mocnych, słabych stron, ale też i szans i zagrożeń, które stoją przed naszą gminą. Opracowaliśmy pewien materiał, który teraz opracowuje i analizuje Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego we Wrocławiu. Ten materiał, który zostanie wypracowany, również będzie dalej analizowany przez radnych, sołtysów. Też ten materiał będzie konsultowany z sektorem społecznym i z sektorem prywatnym. Czyli ma to być taka strategia, która nie jest opracowywana w urzędzie, ale przez lokalnych liderów, długofalowa, ale skonsultowana przede wszystkim z mieszkańcami, bo na tym nam przede wszystkim zależy, żeby to były nasze kierunki opracowane przez wszystkich mieszkańców. Jakie gmina Kamienna Góra przeprowadzi inwestycje w najbliższym czasie? No, ten rok jest dosyć skomplikowanym rokiem, jeśli chodzi o inwestycje, ponieważ jak wszyscy wiemy, nie ma jeszcze i nie będzie w tym roku żadnych naborów, z których gmina mogłaby skorzystać. Mówię tutaj o środkach unijnych i zarówno w tych programach regionalnych RPO, aglomeracja wałbrzyska czy program rozwoju obszarów wiejskich. Byłem ostatnio na spotkaniu Euroregionu Nysa, czyli takiego transgranicznego podmiotu, który rozdziela pieniądze z Funduszu Rozwoju Regionalnego i też być może będzie to końcówka roku albo początek następnego. W związku z tym ten rok, całe 2015 realizujemy ze środków własnych, ale mimo to utrzymujemy poziom inwestycji na tak samo jak w latach poprzednich, czyli 3,5 miliona złotych, około 3,5 miliona złotych zawsze jest przeznaczonych na inwestycje. No, największymi takimi inwestycjami to oczywiście są drogi. Część z nich już jest w trakcie realizacji. Mówimy tutaj o drogach w Czadrowie, w Ptaszkowie i w Przedwojowie. Są to akurat drogi, na które gmina pozyskała środki zewnętrzne z usuwania skutków powodzi z 2013 roku. To była kwota 450 tysięcy złotych. Również dostaliśmy dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego i to też robimy drogi. Kolejne drogi to jest Krzeszów. Oczywiście droga, ale przedtem też jest inwestycja pod drogą, czyli wymiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. I to się będzie wszystko działo w okresie do września, października. Te drogi mają być skończone. No, takim największym zadaniem w tym roku to jest jednak rozbudowa zespołu szkół publicznych w Pisarzowicach. To jest duża inwestycja, około dwumilionowa. Ma się zakończyć w tym roku. Mowa tutaj jest o dobudowaniu dodatkowego skrzydła do istniejącego obiektu szkolnego. Tam docelowo mają funkcjonować dwa oddziały przedszkolne oraz stołówka. To nam zabezpieczy zaplecze dydaktyczne dla tych najmłodszych mieszkańców gminy. No, liczymy na to, że na to zadanie udałoby nam się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale to wszystko zależy, kiedy będą nabory. Czeka nas jeszcze remont świetlicy w Olszynach, ponieważ początkiem roku był ogłoszony konkurs przez Urząd Marszałkowski na odnowę Dolnośląskiej Wsi. Też opracowaliśmy bardzo szybko dokumentację i wszystko wskazuje na to, że dostaniemy dofinansowanie 25 tysięcy złotych, więc tą świetlicę będziemy robić. Tak jak zapowiadałem, to kino za rogiem, to konsekwentnie
w tym temacie działamy i wszystko wskazuje na to, że również w tym roku doczekamy się tego kina za rogiem w Krzeszowie. Pomysł był inny na Pisarzowice, ale tam ze względów na to, że lokale były finansowane ze środków Unii Europejskiej, nie możemy tego zrobić przez najbliższe 5 lat, w związku z tym będzie to w Krzeszowie. Z innych ważniejszych rzeczy budowa szatni sportowej w Leszczyńcu, też długo oczekiwana inwestycja. W tym roku taka dokumentacja projektowa oraz prace budowlane, myślę, że w przyszłym roku już takie będzie finalne zakończenie wraz z wyposażeniem. A także remont budynku Urzędu Gminy, to już jest po odbiorach, całe pierwsze piętro. Przygotowana w zasadzie już jest inwestycja tylko i wyłącznie do malowania, także myślę, że w przyszłym roku moglibyśmy już zakończyć i część biur przeprowadzać do nowego budynku. I to są takie najważniejsze inwestycje, mnóstwo mniejszych związanych z budową oświetlenia czy obsługą chociażby funduszów sołeckich. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie Przewodniczący, dzisiejsza sesja Rady Gminy Kamienna Góra, nietypowa, wyjazdowa. Co w dniu dzisiejszym się tutaj odbędzie? Tak, w dniu dzisiejszym jest to sesja nadzwyczajna, uroczysta, 10. sesja Rady Gminy Kamienna Góra, poświęcona 25-leciu samorządu gminnego. Na sesji tej bardzo podniosła chwila, bo będziemy wręczać dwa tytuły honorowe obywatelstwa gminy Kamienna Góra. Będzie to pani Ania Stochmal i pan Szmajdziński Stanisław. W późniejszych punktach będziemy gratulować i będziemy nadawać tytuły też wszystkim radnym i sołtysom obecnej kadencji. Podziękowania za ich wkład, za ich pracę, nie tylko samorządową, ale także taką prywatną, którzy udzielają się poza obrębem też swoich kompetencji. Także sesja bardzo uroczysta. Panie Wójcie, to tradycja w gminie Kamienna Góra nadanie tytułu obywatela honorowego? No tak się przyjęło, że można to powiedzieć, że jest już to tradycją. Dokładnie 5 lat temu, jak gmina Kamienna Góra obchodziła swoje 20-lecie, wówczas Rada Gminy przyznała 3 honorowe obywatelstwa. Natomiast w tym roku, no jest to rok szczególny, tak? Rok 2015 jest rokiem samorządu, w związku z tym radni podjęli taką decyzję, że nadadzą kolejne 2 obywatelstwa honorowego obywatela gminy Kamienna Góra osobom szczególnie związanym z samorządem, czyli będzie to wójt Stanisław Szmajdziński, który przez pełnych 6 kadencji był wójtem przez ponad 24 lata i pani sołtys Anna Stochmal, sołtys Czadrowa, która ponad 42 lata pełni funkcję sołtysa. Nadaje tytuł honorowego obywatela gminy Kamienna Góra pani Annie Władysławie Stochmal, zamieszkałej w Czadrowie. Szanowni Państwo, jest to odznaczenie nadane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, sportu, działalności społecznej oraz służby państwowej. Panie Wójcie, jeszcze raz serdecznie gratulujemy. No jestem zaszczycona po prostu, że ktoś docenił tą moją pracę, ten wysiłek, bo wiadomo, że praca sołtysa to jest praca społeczna i po prostu za to nie ma żadnych takich wynagrodzeń, po prostu tylko zamiłowanie do tej pracy. No cóż więcej mówić, to jest tak świeży tytuł, tak niespodziewany, powiem szczerze, że no nic, tylko dziękować za współpracę mieszkańcom, radnym, wójtowi aktualnemu, wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego tytułu, bo samemu człowiek nie zrobi praktycznie nic, jeżeli nie ma do tego współpracowników, jeżeli nie ma chętnych do tej pomocy i nie ma jakiejś takiej werwy do tworzenia lepszego. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Tak.
Po troszkę, tak? Dobra, to ja zaczynam. Po troszkę. Pan może skończyć? Zobaczcie, jak to zbiera pan. Proszę dyrektorze, resztę dokończyć. Tak, dyrektor dokończy. O! Uwaga, brawo! 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 Dzisiaj mam otwarcie sali rewalidacyjnej z projektu Równy Start w Przyszłość. Dzieci przygotowały wspaniałe przedstawienie pod tytułem Teatrzyk Ekologiczny – Otwórz serce. Jest to integracja dzieci niepełnosprawnych z dziećmi w normie intelektualnej. Bardzo pięknie przedstawiły to, co chciało przedstawić, chciało otworzyć to swoje serce i pokazać, co jest najważniejsze tak naprawdę, jak pomagać tym swoim kolegom, koleżankom, żeby tak samo jak oni funkcjonowali w przyszłości w społeczeństwie, w środowisku. Proszę powiedzieć, kto tu będzie korzystał z tego pomieszczenia? Z tego pomieszczenia będą korzystać przede wszystkim dzieci z różnymi schorzeniami. Będą odbywały się tutaj zajęcia z tymi dziećmi, z różnymi nauczycielami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje. Będą to zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-logopedyczne, gdzie nauczyciele uczący dane dzieci będą przeprowadzały zajęcia zgodnie z napisanym programem dla danego dziecka. Taka salka by nigdy nie powstała, gdyby nie sponsorzy. Zgadza się. Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy się do tego przyczynili. Jeżeli dobrze zapamiętam, to bardzo dziękujemy firmie Takata, pani dyrektor PKO, oczywiście prezesowi Brico Marsze, pani prezes CDS-u z Kamiennej Góry, również księgarni Atena za naprawdę wielką pomoc. No tutaj w otwarciu tej sali rewalidacyjnej, jak widzimy, no, tutaj jest przepiękne meble, wszystkie pomocy, dzięki którym nauczyciele mogą korzystać i przede wszystkim dzieci czują się bardzo dobrze, prawda? To jest najważniejsze. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Zielony! Kto ma zielony przychodzi? Zielony! Kto ma zielony przychodzi? Pięknie! Super! Teraz tu łapiemy. Żółty! Nie, teraz nie. Jesteśmy? Odnaleźliśmy się? No to uwaga, czerwony! Dzisiaj odbywa się taki festyn rodzinny, w ramach którego podsumowujemy oficjalnie zakończenie projektu pod tytułem Kamiennogórskie Przedszkolaki. Był to projekt finansowany ze środków unijnych, z kapitału ludzkiego. W ramach tego projektu przez półtora roku utrzymywaliśmy dwa oddziały przedszkolne w Przedwojowie i w Raszowie. Projekt się kończy, ale przez następne półtora roku będziemy utrzymywać nadal ten punkt przedszkolny. W związku z tym chcieliśmy spotkać się z rodzicami, spotkać się z dziećmi, poinformować ich o tym, że od września nadal mogą liczyć na tą opiekę dla najmłodszych. No a jak to zrobić, jak nie poprzez zabawę? Najlepiej jest spotkać się bezpośrednio, dzieci się mogą pobawić, a z rodzicami możemy na spokojnie porozmawiać, na co mogą liczyć od września. Bardzo dużo fajnych dzieci chodzi do przedszkola, do punktu przedszkolnego. Szykują się następne dzieciaki, które chcą też tutaj przychodzić. Rodzice są zadowoleni, więc z jednej strony musimy kontynuować przez półtora roku, ale z drugiej strony tym ważniejsze, że chcemy, żeby te przedszkole, punkt przedszkolny działał dalej. I myślę, że nawet po tym półtora roku, jak już skończy się ten nasz obowiązek kontynuacji, to będziemy chcieli, żeby ten punkt przedszkolny działał dalej.
To był serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Zapraszamy na kolejne wydanie.